Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia na kanale IT Hardware. Zostawcie szybko suba, nie przedłużam tego segmentu proszenia o subskrypcję. Wydaje mi się, że nie trzeba Was dwa razy prosić. I przechodzę do newsów, których standardowo jest dużo, a na początku mamy naprawdę prawdziwy banger. Intel odpalił prawdziwe monstrum, istnego potwora, superkomputer Aurora. No jak to bywa przy tak gigantycznych projektach, kilka lat obsuwy było. Na początku miał być to pierwszy eksaflopowy komputer na świecie, ale skoro zostali wyprzedzeni, to doszli do wniosku, co tam z jednym, zróbmy dwa eksaflopy. I naprawdę jest to gigant. Dwa eksaflopy mocy, 21248 procesorów Xeon, do tego 63744 procesory graficzne. Jeżeli zastanawiacie się, ile tam jest RAMu, no to 10,9 petabajta DDR5. To tylko sam RAM, a oprócz tego jeszcze mamy 1,36 petabajta pamięci HBM dla procesorów i 8,16 petabajta dla kart graficznych. A co z dyskami? No tutaj też jest sporo, bo 220 petabajtów na dane. Ten potwór będzie służył, a jak żeby inaczej, do niczego innego jak sztuczna inteligencja. Nie no, naprawdę nieźle poleciał tutaj Intel. Wow, powiem Wam szczerze, wow. Pytanie, ja już kiedyś robiłem na ten temat cały odcinek, gdzie mówiłem, jaka będzie gigantyczna, a nawet shortsy zrobiłem u siebie na kanale, więc możecie zajrzeć na mój kanał i zobaczyć te shortsy. O ile lepsza ma być sztuczna inteligencja generowana na tym superkomputerze od sztucznej inteligencji, która zasila ChatGPT wielokrotnie. Lepsza. A dobra, teraz już newsy bardziej sprzętowe. Chociaż nie, to jeszcze nie sprzętowe. Tym razem fanaberia Apple. Jakie są fanaberie Apple? Ano, weźmy, pozwijmy 111-letnią firmę ze Szwajcarii, która zajmuje się sadownictwem tylko dlatego, że mają w logo jabłko. No bo teraz uważajcie, nie wrzucajcie zdjęcia z jabłkiem na wasze social media, bo Apple was zwyczajnie pozwie. Ta firma chyba zaczyna rościć sobie prawo do wszystkiego, co z jabłkiem związane. O ironio, w ogóle dla mnie totalną aberracją jest to, że ta firma paradoksalnie może przegrać ten proces, a ma 111 lat, jest 3 razy starsza od Apple'a, a może przegrać o logo, które nawet nie jest podobne do loga Apple'a, bo ma czerwony, bo ma biały krzyżyk w czerwonym jabłku, czyli typowo barwy Szwajcarii i do tego jabłko, no bo to firma zajmująca się sadownictwem, więc co ma mieć? Zmieńcie sobie na gruszkę, bo Apple się nie podoba to, że macie jabłko. Ja liczę na to, że Apple ten proces zwyczajnie przegra. A jak jesteśmy przy Apple, to teraz sobie przejdźmy do przecieków, jakie wiemy o sprzęcie, który ma od nich wyjść. 30-calowy iMac i powiem Wam szczerze, nareszcie, jeżeli chodzi o iO, w ogóle wydaje mi się, że do pracy 30 cali monitor to jest najlepszy rozmiar. Ja tutaj mam w tym momencie 40, no i już po kilku tygodniach testów wiem, że to za dużo. I wrócę do 30-calowego ekranu. Do tej pory iMac'i były chyba 27-calowe maksymalnie. Wydaje mi się, że do pracy to troszeczkę mało i fajnie by były, jakby jednak pojawiło się większe. Więc fajnie, że taki przeciek jest. Zobaczymy, kiedy się pojawią. A w tym roku ma się pojawić Apple Watch Ultra 2 wraz z nowymi iPhone'ami. W sumie cieszę się tylko z jednego powodu, bo może jedynka potanieje i w końcu będzie można sobie ją zakupić w jakiejś bardziej rozsądnej cenie. A oprócz tego wychodzi OnePlus V, chyba V, bo nie 5, Fold, więc już porzucamy Apple, ale nadal jesteśmy w sferze telefonów, a właściwie no ciężko stwierdzić, czy to telefon, czy tablet, na pewno składaków. Składane telefony to teraz najnowszy trend, jeżeli chodzi o smartfony. Podoba mi się ten trend, naprawdę to jest coś fajnego, że możemy mieć normalnej wielkości telefon, a po rozłożeniu praktycznie tablet. Czekam, aż te rozwiązania będą bardziej przystępne, żeby samemu na coś takiego się zdecydować. I powiem Wam szczerze, ten OnePlus Fold naprawdę
być może do mnie przemówi, zwłaszcza, że jak to OnePlus ma być pogromcem innych takich flagowych składaków. Pytanie tylko, jaka będzie cena, bo na chwilę obecną tego nie wiadomo. Więc ja na ten telefon akurat czekam, zwłaszcza, że mam zamiar sprawić sobie kiedyś drugi telefon z Androidem. Więc może to będzie akurat dobry wybór. Myślałem o Pixelu, ale Pixel Fold to jakiś majątek będzie kosztował. No i teraz mieliśmy super komputer, a teraz czas na komputer kwantowy. Więc naprawdę grubą sprawę. Wiecie, z komputerami kwantowymi mamy teraz taki problem, że one są, potrafią nawet liczyć niesamowite rzeczy. Nawet Google zrobiło taki eksperyment, że dało tam do policzenia jakąś coś dało do policzenia swojemu superkomputerowi, zajęło mu to 3 minuty i oni powiedzieli, no widzicie, temu superkomputerowi, znaczy nie superkomputerowi, tylko komputerowi kwantowemu zajęło to 3 minuty, a najwydajniejszy superkomputer na świecie, konwencjonalny, liczyłby to 10 tysięcy lat. Tyle, że te obliczenia są totalnie z dupy. Komputery kwantowe wywalają wyniki często w ogóle chaotycznie, niezwiązane z niczym, ciężko o powtarzalne wyniki, no bo to jest materia kwantowa, tam bardzo ciężko uzyskać coś powtarzalnego z tego względu, że na tą delikatną strukturę komputera kwantowego jakikolwiek zewnętrzny czynnik wpływa o tak. Jakby w laboratorium 30 metrów dalej ktoś za głośno pierdnie i okaże się, że totalnie do z czapy są później obliczenia komputera kwantowego, ale IBM twierdzi, że są już na dobrej drodze, żeby ustrukturyzować to i sprawić, że w końcu te obliczenia, te wyniki wypluwane przez komputery kwantowe będą miały sens i przede wszystkim będą powtarzalne. Trzymam kciuki, bo to prosta droga już do większej użyteczności tychże komputerów. A jeszcze taka ciekawostka, Intel prezentuje swój układ kwantowy z 12 qubitami. Nieźle, nie? Fajnie, fajnie, że Intel też zaczyna robić procesory kwantowe. Bardzo fajnie z ich strony. Ale teraz przejdźmy już do konwencjonalnych procesorów Intela, a mianowicie przecieki odnośnie premier, jakie będą miały miejsce, to już chyba wiecie, jak wyglądacie mój kanał, że Raptor Lake Refresh pojawi się w październiku, wrzesień, październik tego roku, jest to 14 generacja procesorów Intela, Arrow Lake 15 generacja dopiero pod koniec przyszłego roku, a Meteor Lake, który miał być 14 generacją, zostaje zupełnie skasowany i też Intel potwierdził to już jakby oficjalnie. Dostaniemy też dwie paczki procesorów, te bez literki i, o którym już dużo mówiłem też, i będą to procesory laptopowe i z Intelką, i które będą procesorami desktopowymi. No, ciekawa sprawa, czekam na te procki, bo przede wszystkim czekam na to nowe nazewnictwo ze strony Intela. Jestem bardzo ciekawy, jak to koniec końców będzie wyglądało. Druga, trzecia już rzecz, już w tych newsach więcej ze strony Intela, ale kolejna rzecz ze strony Intela, czyli niestety anulują swoją kartę A770, ale chodzi tylko i wyłącznie o ich model Limited Edition, jak sama nazwa głosiła, była to Limited Edition, więc czas zakończyć i po równym roku, znaczy po niecałym chyba nawet roku od wypuszczenia tej karty nagle jak nożem ucinają produkcję, koniec. Nie wypuszczają już tego swojego egzemplarza. Była to jedna z najlepiej wykonanych kart graficznych, którą miałem jakby w swoich rękach kiedykolwiek. Naprawdę dopieszczone te karty graficzne Intela są. Ja mam A750, też jest bardzo ładna, aczkolwiek jest bez podświetlenia. W A770 było to podświetlenie, niestety było ono zewnętrzne, ale nawet taki szczegół, który moim zdaniem powinien być już standardem, jak anodowany na czarno śledź. Skoro mamy czarne obudowy, no ja mam białą, także nie trafiłem tutaj, ale w większości mamy czarne obudowy, tak? Większość osób. A śledzie nadal są srebrne. Kto ma srebrną obudowę? No nikt! Albo białe, albo czarne. Więc dlaczego cały czas te śledzie robią srebrne, a tutaj Intel miał nawet taki szczegół jak anodowane na czarno. Więc koniec pewnej ery, ale ja liczę po cichu, że zamiast tej karty pojawi się coś odświeżonego w momencie premiery 14 generacji procesorów, że może jakaś odświeżona karta od Intela też wleci. Cały czas jesteśmy przy Intelu. Ostatnio mówiłem Wam o fabryce, którą Intel wybuduje. Natomiast tym razem taki mały psztyczek tu w kierunku troszeczkę Polski, a z drugiej strony w kierunku Niemiec, jakby
wyobraźcie sobie, że Intel to jest firma, to jest korporacja, to nie jest państwo, a rozgrywa między dwoma dość dużymi państwami, jak Polską i Niemcami. Inwestycja w Polsce z jednej strony była już od jakiegoś czasu zaplanowana, ale mówi się o tym, że miała być też psztyczkiem w nos Niemiec, tak, żeby Niemcy się nie obijali i wrzucili większe dotacje Intelowi na budowę fabryki u nich. Bo jeżeli by takich dotacji nie wrzucili, to Intel mógłby zacząć kłaść większy nacisk na Polskę, więc to by Polska, to ta inwestycja ma miejsce i będzie miała miejsce i jednocześnie będzie straszakiem na Niemców, żeby więcej kasy dawali Intelowi, więc Intel to taki sprytny, wam powiem, gagatek, który za cudze pieniądze, a właściwie cudzych podatników buduje sobie fabryki, no bo te państwa do tego dopłacają. Polska też prawdopodobnie w jakiś sposób do tego dopłaci. Koniec końców w dłuższej perspektywie czasu i te państwa na tym zarobią, no bo podatki od tej firmy, bo zatrudnienie dla osób i tak dalej, i tak dalej. Ale na samym początku pomogą im te fabryki zbudować. No i Niemcy skapitulowali, zwiększyli pulę dofinansowania dla Intela do 10 miliardów euro. Więc no to dwa razy więcej niż wartość inwestycji w ogóle w Polsce. Jaraliście się, że AMD, bo teraz do niego przechodzimy z Intela, to ci cudowni, którzy zawsze udostępniają swoje standardy otwarte i generalnie AMD to jest to zbawienie dla graczy, bo oni niczego nikomu nie blokują. No właśnie nie do końca, bo wyciekło, że generalnie gry, które wspierają FSR i które są sponsorowane przez AMD, mają jakby, no to nie jest dosłownie powiedziane, ale zakaz implementacji DLSS-a. Nie wspierają DLSS-a. No i tutaj AMD jak wymijająco stara się na to odpowiedzieć i tak naprawdę nie mówią, czy kazali nie implementować, czy nie kazali, czy sugerowali, żeby nie implementować. No, ślisko troszeczkę z ich strony. Zobaczymy, jak to się rozwinie i będziemy o tym Was informować. Jeżeli jesteśmy przy AMD, to Gigabyte ma na swojej liście wsparcia procesorów procesor, którego oficjalnie nie ma, Ryzen 7 5700. Bez X-a, bez niczego. Ciekawa sprawa. Ciekawe, czy taki procesor był w planach, czy jest w planach, czy będzie w planach. Zobaczymy, ale dobrze o tym wiedzieć. Śmieszna sprawa. Skalperzy zaczęli grasować w Chinach. Tak jak u nas już nie zostało po nich za bardzo śladu, tak w Chinach modele Founders Edition od Nvidia sprzedają się o 50% drożej, ale tylko wersje Founders. Ciekawe, dlaczego tylko wersje Founders, natomiast chodzą po zawyżonych cenach. Być może to ze względu na embargo, które jest nałożone na Chiny i gdzie nie można kupić za bardzo kart graficznych, a już na pewno nie można kupić kart graficznych profesjonalnych, dlatego kwitnie tam czarny rynek i nawet nie wiem, od czasu do czasu jak czytacie IT Hardware, to są takie newsy, że ktoś tam przez granicę szmuglował, czy to karty graficzne, ostatnio karty graficzne w homarach żywych szmuglowali, oczywiście nie w środku tych homarów, ale one były wsadzone w te jakieś paczki, a pod nimi były karty graficzne, ludzie też przyklejają do siebie procesory i szmuglują do Chin, żeby tam je sprzedawać. No, powiem Wam szczerze, grubo. A jakbyście chcieli wiedzieć, jak wygląda 4090 z turbiną, to wygląda tak. O, taka ciekawostka. No i RTX 4060, karta, która dosłownie za kilka dni będzie miała premierę. Było troszeczkę przecieków. Tutaj mamy porównanie w watach. Ile tak naprawdę watów... O, tutaj w ogóle, że... bo przecież nie działa w z DLSS-em 1060 i do 1060 było porównanie. No ciekawa sprawa, bo jakby porównali wydajność kart graficznych i pobór prądu jednoczesny, no i powiedzieli, ile zaoszczędzicie grając na 4060 zamiast na 3060. Ja na ten temat zrobiłem cały odcinek, więc polecam. Naprawdę, no, brzmiało to sensownie, ponieważ teoretycznie w przeciągu 4 lat zaoszczędzicie jakieś
nawet 250 zł. To będzie taka różnica w cenie, która tak naprawdę teraz będzie przy premierze między 30-60 a 40-60 w zakupie. Około 300 zł więcej będzie kosztowała 40-60, ale będzie oferowała nowsze technologie, wyższą wydajność, niewiele, ale jednak. No i te 300 zł więcej, które dopłacicie do 40-60 względem 30-60, zaoszczędzicie w prądzie przez 4 lata, grając średnio od 10 do 20 godzin tygodniowo. Ciekawe wyliczenia ze strony Nvidia, ale moim zdaniem mają sens. Bardzo czekam na tą kartę graficzną, jestem ciekawy jestem, co sobą zaprezentują te karty. No i powiem Wam szczerze, niby pierwsze testy wyciekają, niby jest rozczarowanie, ale gdzieś widziałem już testy, że dużo lepiej karta będzie wyglądać na tle 30-60 względem 40-60 będzie lepiej wyglądać względem 30-60, czyli względem swojego poprzednika, niż 40-60 Ti wyglądała względem 30-60 Ti, więc bardzo, bardzo mocno czekam na 40-60. Nie wiem, czy redakcja IT Hardware ma te karty, nie dotarła do mnie taka informacja, w sumie też nie pytałem. Ale mam nadzieję, że tak i że na premierę zobaczymy testy na IT Hardware. I fajna rzecz w kartach graficznych, ten trend bardzo mi się podoba, te ukryte złącza. I tutaj Ino 3D też prezentuje kartę graficzną z takim ukrytym złączem. No mega mi się to podoba. To jest fajny trend, gdzie nie trzeba kombinować jakoś, wiecie, ze złączem do płyty głównej. To, co Asus pokazał na Computexie, też fajna koncepcja. Ale moim zdaniem zdecydowanie ślepa zaułka, jeżeli chodzi o tą koncepcję Asusa. A te ukryte złącza to już jest genialna sprawa. Jak tak sobie patrzę tutaj na swoją płytę główną, no to to jest zarąbista sprawa. Tylko kabel zamiast tutaj iść przodem, wychodziłby sobie tam tyłem i od razu chował się za tacką płyty głównej. No zarąbista sprawa i oby jak najwięcej takich modeli się pojawiają. A teraz oby jak najszybciej pojawił się The Elder Scrolls 6. Natomiast niestety, jeżeli jesteście fanem The Elder Scrollsów, jak ja, nie mam dla Was dobrej informacji, ponieważ Phil Spencer mówi, że najwcześniej w 2028 roku, czyli za 5 lat, dopiero mielibyśmy zobaczyć nowego Elder Scrolla, czyli następne Skyrima. To jest bardzo dużo i mówi, że tak naprawdę to jest najwcześniej, więc bez sensu o tym gadać, bo kij wie, co w ogóle będzie za 5 lat. To już na pewno będzie kolejna generacja konsol, być może taki The Elder Scrolls, tak jak teraz Starfield jest takim, no nie bardzo startowym tytułem na generację piątą, chociaż w sumie ja nie wiem, jaką mamy generację konsol, to jest siódma czy ósma, to jest takie nieintuicyjne te generacje konsol są. Ciężko to policzyć, a nie jestem jakimś konsolowcem, więc nie wiem. Na tą generację konsol załóżmy Starfield od Bethesda, a na następną The Elder Scrolls 6. Trochę poczekamy i to mnie boli. A taki Skyrim to była skóra, jest skóra znosząca złote jaja, bo 60 milionów sprzedanych egzemplarzy tej gry. Zobaczymy jak ze Starfieldem. Ponoć w ogóle jest taka plotka, że Microsoft kupił Starfielda, żeby tylko PlayStation go nie dostało, bo chcieli mieć taką w końcu porządną, ekskluzywną grę na swoją konsolę. No i moim zdaniem to się kupy trzyma i ma jakiś tam sens. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się za tydzień w kolejnym podsumowaniu newsów, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!